Witamy ze stadionu, na którym za moment rozpocznie się spotkanie od dawna zakreślone czerwonym flamastrem w kalendarzu każdego kibica. Przed nami wielki finał Pucharu. Ja nazywam się Tomasz Smokowski i będę miał przyjemność skomentować to spotkanie w towarzystwie Jacka Laskowskiego. To, co już można powiedzieć, to to, że czeka nas prawdziwa uczta. Same delikatesy. Na pewno znasz, Tomku, przewidywania ekspertów co do faworyta dzisiejszego pojedynku, jednak nie przewidują one znaczenia towarzyszącego tu czynnika stresu. Presja na faworytach może im pętać nogi i doprowadzić do zupełnie innego finiszu niż ten, który uchodzi za bardziej prawdopodobny. Dlatego nie dzieliłbym skóry na niedźwiedziu, po prostu skupmy się na wydarzeniach boiskowych. O tym bowiem, kto zgarnie puchar, ostatecznie zdecyduje boisko, a nie prognozy i wróżenie z fusów. A na ekranie jedenastka pierwszej z ekip. Zagrają chyba w ustawieniu 1-4-4-2 z drugą linią ułożoną w rąb. Bardzo wyraźny podział ról w środkowej strefie boiska porządkuje grę i daje pewność, że każdy zna swoje zadania, a jednocześnie występuje pełna wymienność pozycji między cofniętym i wysuniętym pomocnikiem, gdyby zaszła taka potrzeba. Obaj mogą też szybko wrócić do własnej strefy obrony. A oto skład, w jakim zagra druga drużyna. Wygląda na to, że trener ustawił zespół w ofensywnym ustawieniu 1-4-5-1. Tak, szykuje się batalia o środek pola. Spore zagęszczenie w pomocy, ale ci zawodnicy na pewno będą się przemieszczać pod pole karne, by wesprzeć osamotnionego napastnika. To bardzo elastyczna taktyka, bo formacja może w mgnieniu oka zmienić się w 1-4-3-3. I leci centra w szesnastkę. Co z nią zrobią? Musi to wykorzystać! Bramkarz jest skupiony. Tak się go nie zaskoczy. Na 11 metr z rogu. Sędzia stosuje korzyść. Tylko czy to teraz wykorzystają? Może strzelać. Uwaga! Tak, tak! Mamy pierwszego gola w tym finale! To może być najważniejsze trafienie w tym meczu. Ale jeśli chcą tu triumfować, muszą teraz zachować koncentrację z tyłu. Raz jeszcze przyjrzyjmy się, Tomku, tej bramce. Nie zazdroszczę golkiperowi w tej sytuacji, bo uderzenie było naprawdę soczyste. Tego się nie da wytrenować, z tym trzeba się urodzić. Prowadzą zatem 1-0. No i co teraz zrobi? Nie oddaje piłki. O, nie był to strzał stulecia. Bramkarz nie miał problemów. Piłka poza boiskiem. Out. Gwizdek, czyli sędzia uznaje, że przepisy zostały przekroczone. Dobrze wypatrzył teraz kolegę.
patentowa okazja! Jest, proszę Państwa! Remis, wszystko otwarte. Ten finał zaczyna nam się od nowa. Co za historia, już wyglądało na to, że wszystko jasne, ależ przed nami teraz emocje. Dogranie najwyższej klasy tej piłki po prostu nie wypadało zmarnować. Ale popatrzmy też, jaki to był sprytny i zaskakujący strzał. Zazwyczaj trudno wcisnąć piłkę przy bliższym słupku, a tym razem się uda. Mamy wynik remisowy, 1-1. Przesuwa się teraz z piłką w pobliże pola karnego. Ależ okazja na gola! Gol! Dzięki temu trafieniu wychodzą na prowadzenie. Tak jest, proszę Państwa. Można powiedzieć, że mają już teraz jedną rękę na trofeum. Na powtórce wyraźnie widać, jak sprawnie uporał się z obrońcą. Sprytnie wywiódł go w pole. A potem zawodnik świetnie się zastawił, osłonił piłkę, następnie umieścił ją w bramce. To było wykończenie prima sort. Mamy teraz wynik 2-1. Cudowna piłka, spójrzmy! Tym razem nic z tego. Müller. Obiecująca akcja, ale czy rozwinie się w coś konkretnego? Ach, mieli piłkę i wydawało się, że mieli też pomysł na akcję. No ale wyszło jak wyszło. Ma teraz dobrą okazję i bramkarz górą. Dośrodkowanie gdzieś na 11 metr. Dośrodkowanie mogło być lepsze, bez trudu połapali się przeciwnicy. Sędzia kończy właśnie pierwszą połowę meczu. Pora na przerwę. Obie ekipy zamieniły się już stronami i zaczynamy teraz drugą połowę tego meczu. Sędzia pokazuje, że gra może toczyć się dalej. Korzyść. Müller minął teraz, ładnie. Próbuje teraz uderzać na bramkę. Strzał, ale zabrakło celności. Nie ma gola. Sędzia wraca teraz do tamtej sytuacji i pokazuje żółtą kartkę. Nowy zawodnik, już gotowy do gry. Czy wpłynie na wynik meczu? Piłka prawie dotarła do celu. Prawie, bo jednak ląduje na aucie. Utrata piłki. Ma piłkę i okazję, by dograć do jednego z kolegów. Ale nic z tego nie będzie. Dobra gra w obronie. I teraz wychodzą z kontrą. Będzie groźnie. Wolno zbierają się do powrotu obrońcy. Co on teraz zrobił? Z
strzelił całkiem niecelnie. Zupełnie zmarnował wysiłek kolegów. Po tak dobrze rozegranej akcji wypadało chociaż zatrudnić bramkarza. Szkoda tutaj złego wykończenia, bo do tego momentu cała kontra przebiegała doskonale. Dobrze dogrywa. Co teraz będzie? I to tyle z tej akcji. Do końca meczu pozostało jeszcze 20 minut. Posyła piłkę w szesnastkę. Sędzia pokazuje, że będzie wrzut z autu. A zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. Cisną tam mocno. No nie, nie, tak nie powinno się zagrywać. Prosta strata. Zmusza teraz obronę do jakiejś reakcji. Ruszają do kontry. Jak to się skończy? Uwaga, wychodzi sam na sam. Dalej jest ciekawie. No i tak obiecująca kontra kończy się teraz tak rozczarowująco. Doskonały był to atak z polotem na dużym tempie. Wszystko na nic. Rzeczywiście, zabrakło najważniejszego, celnego strzału na bramkę. Takim pudłem zmarnował wysiłek zespołu. O, teraz świetny przechwyt. Może być zagrożenie. Do bramki niedaleko. Ma wsparcie, by to rozegrać. Ale zablokowany ten strzał. Wrzutka w pole karne. Jest potwierdzenie. Będziemy mieli 2 minuty do liczonego czasu gry. I oto mamy ostatni dziś gwizdek, szanowni państwo. Losy pucharu są rozstrzygnięte. Już wiemy, kto wzniesie trofeum. Autentyczna radość. Trzeba przyznać, Tomku, że wygrała drużyna lepsza, ta, która lepiej poradziła sobie z napięciem i stawką tego spotkania. Zaś swoim ogromnym wysiłkiem fizycznym i mentalnym zapracowała na ten triumf. I dlatego teraz oglądamy te wspaniałe tańce. Zabawa trwa. Proszę popatrzeć. A teraz chwila, na którą czekali, o której marzyli, bo jak każdy piłkarz śnili o tej sytuacji. Za moment faktycznie wzniosą wywalczone wspaniałe trofeum i zasłużenie będą mogli delektować się sukcesem. I na pewno marzyli o tym od pierwszego dnia rywalizacji, a dzisiaj to marzenie staje się faktem. Już za chwilę przeżyją to razem. Puchar w ich rękach i mają to! Tak jest! Zwycięzcy na państwa ekranach. Wszystkie te dekoracje i efekty są wyłącznie na ich cześć. Parówka, wyrzeczenia i konsekwencja opłaciły się. Dzięki temu mogą teraz triumfalnie wznosić puchar i z dumą pokazywać go swoim szczęśliwym kibicom. Mają puchar. Nikt im go nie odbierze. Przyszła pora, by podzielić się radością z fanami, którzy wiernie kibicowali im przez całą drogę do ostatecznego zwycięstwa. To jest chwila wspaniałej integracji. To jest feta pod tytułem Puchar jest nasz. Każdy miał w tym udział i każdy teraz ma prawo się z niego cieszyć. To ważne, by boiskowe gwiazdy pamiętały o swoich kibicach. A taki puchar mówi, że było warto. Było warto zdzierać gardło, zarywać noce, jeździć na wyjazdy. Oto nagroda. Pora na zdjęcia. Kiedyś byśmy powiedzieli, że jutro trafią na nagłówki gazet. A tymczasem teraz, za chwilę pewnie wylądują na portalach i profilach społecznościowych.